Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Rivals. Witam was i witam was. Kemot, dzień dobry. Zaczynamy wyścig. Kemot chce się pochwalić dzisiaj swoją audicą, Audi R8 V10. To jest piękne. I w międzyczasie pojedziemy sobie wyścig. Tyle by mi tak nie wjeżdżali w tyłek jak przed chwilą, to będę wdzięczny. A w sumie se skoczę. Jak mi dobrze pójdzie, to sobie skoczę, chociaż czasami mi się... Fajnie to wyglądało, akurat ten. Tak. Akurat się spojrzałem. Wymyślam się, dobra, wiem, że się tak skończy w moim przypadku, ale... Cóż, nareszcie dogonię tam. Spoko. W ogóle by mi jakiś kolej z Overwatcha nie krył tyłka, nie odejmował nitra i tych innych. Chociaż przeważnie mam szczęście do takich ludzi, bo przeważnie mi dodają, ale raz mi się zdarzyło, że mi odejmował wszystkiego. Jeszcze jechałem Grand Tour, to w ogóle przekichane miałem. No ja czasami właśnie wolę wyłączyć to, bo można się po prostu wkurzyć. Znaczy, no, masz rację. Mi też tam często się zdarza, że ktoś odejmuje czegoś, no, ale z drugiej strony to... Czasami można sobie poradzić też bez tych wszystkich pierdół, tych min, tych turbo, ale z turbo jest oczywiście lepsze, lepiej zrobić lepsze czasówki. No na przykład ostatnio udało mi się pobić twój czas na Grand Tourze, nie wiem czy ci mówiłem. No to zaraz możemy pojechać. Ale 20 sekund pojechałem, lepiej tam. Tak? To ładnie. No, tam jest 9.47 chyba, ja zrobiłem 9.20 parę, czy tam 30. Nie pamiętam jeszcze, że powiedziawszy. Ale w ogóle ostatnio tak se przeglądałem listy prędkości tam i doszedłem do wniosku, że w sumie jest jeszcze jeden najlepszy samochód dla rajdowca, jest to Koenigsegg Agera, którym możesz jeździć, chcesz zmienić sobie listę prędkości, bo był taki rozdział, że jeździłeś sobie Koenigseggiem, nie? Tak. I ja sobie zmieniłem na listę prędkości właśnie z tego rozdziału i tam ten Koenigsegg ma wytrzymałość i tam siłę na 10 wszystko, tak samo prędkość maksymalną, przyspieszenie ma aby na 9. W sumie to jest najlepszy samochód, wiesz, bo tak jak sobie w nim pojeździłem, to tam giniecie te wszystkie Pagani i inne McLareny. Ile on tam wyciąga? Nie ma porównania. No 430 lekko jechałem sobie. Ładnie. Tylko problem w tym, że nie możesz sobie w nim zmieniać umiejętności, bo tam masz przypisane na stałe taran chyba i kolczatkę, nie? To jest akurat trochę słabe, ale jakby tam było turbo, to o Jezu. No to by się działo normalnie. Oczywiście dobre. No. Ja sobie jeszcze bardziej grę ściszę, żeby cię było wyraźniej słychać. Podejrzewam, że może być za cicho. Ja już od samego początku mam tak dopasowane, żeby wszystkich, z którymi nagrywam, było dobrze słychać, więc tego problemu nie mam. Ale to byłeś pierwszy, Opowiadasz, że chcesz tego Grand Toura? No, tylko nie wiem, to jakimi samochodami. Chcesz R8-ką jechać? Nie, no możemy wziąć te takie, wiesz, super, mega, hiper i w ogóle. Tylko musielibyśmy do kryjówki jakiejś skoczyć, bo... A to chyba jest za nami. Aha, no tak. Ja myślę, przed nami też jakaś tam jest, ale dobra, no tam ta jest bliżej. I najwyżej tam... Ja nie wiem, albo sobie weźmiemy te Koenigseggi, albo sobie, nie wiem, Pagani. Możemy właśnie spróbować te Koenigseggi, jak mówisz, że takie dobre są. Tylko trzeba to wybrać odpowiedni rozdział na policjancie chyba, nie? No, to ja ci zaraz powiem, który to będzie. Ja pierniczę zapatrzyłem się na minimapa, a do kryjówki nie wjechałem. Powiem drogą, kurde, zostawiasz te kupy na środku, już na dwie najechałem, no. No, to specjalnie do ciebie. Ale ja nie chcę. Nie chcę takiego dealu. Kariera ja ci sprzedaję dobre informacje. Nie do gliniarza, do rajdowca, zostajesz tam. Tam klikasz sobie, jak to tam się nazywa? O matko. Postęp w karierze, czy coś takiego? Tak. O, jest wilcza skóra, dobra. I wybierasz to. Tam pierwszy lepszy, nie? Dobra, mam tego Koenigsegga. No i chodźmy na Grand Tour i zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra, gdzie ten Grand Tour jest? Na samej górze. Na samej górze, dobra. Grand Tour. Trudny. Bullshit. Nie jest wcale trudny. No bo w sumie dużo jest stacji po drodze, jak się ten... Bardzo dużo stacji. Jest zatrzęsienie stacji, rzekłbym nawet. To w sumie pojedziemy tego Grand Toura, jak się uda. I w zasadzie będzie koniec odcinka, bo mamy już 5 minut za sobą. 6 w zasadzie. I... O, już jestem. No, rusz sobie troszkę ten, żebyś miał już... Spalony silnik i możemy lecieć. No, już mam. Okej. Kurczę, bez turbo będzie dziwnie. Ja już do tego nasz przeciwnik z tyłu. No.
Do tego turbo się strasznie przyzwyczaiłem ostatnio. No ja też. Ale pędzi. Pędzi, tylko nim się trochę słabo czasem na zakrętach steruje, wiesz? Własnego doświadczenia, ja może rutem spróbuję, którego... O rany. Ale coś dziwnie mnie spychali tutaj, jakoś tak lagowało. Jezusie. Dobra. Teraz się ogarnąć. Ale wiesz, tam najlepiej sobie zostawić nitro, jak masz tą prostą na pustyni i potem na autostradę wjeżdżasz, to tam potem takie prędkości dajesz, że o Jezu. Znaczy, kurde. I zależy na tym, żeby rozpędzać się przy pomocy nitra, a tam prędkości to maksymalnie, to wiesz. A jak się rozpędzi sama, to się sama rozpędzi. Rozpędzi się, rozpędzi. No już lekko trzy paki wyciąga na takich zakrętach. To jest Koenigsegg, nie ma się czego obawiać. No. No dobra, no to trochę źle wjechałem. Wiesz, w sumie dziwne, wiesz, bo to jest po prostu Koenigsegg podpieprzony od policji. On jest po prostu pomalowany troszkę, żeby się odróżniał jakoś, nie? Ale z drugiej strony, jak wejdziesz tam w te statystyki, nie? To on jest tak jakby okrojony, nie? Zdowngradowany trochę, bo przecież w policji Koenigsegg ma tam chyba przyspieszenie maksymalne, prędkość maksymalną ma 14,3, a tutaj ma tylko 10, więc... Nie wiem, trochę. Ale i tak jest lepszy od tych. Tak. I tak jest lepszy od tych do ścigantów. No niestety ściganci mają strasznie słabe samochody. Znaczy słabe nie są, tylko po prostu w tej grze zrobione są słabo. Tak żeby policjanci mieli łatwiej. No bo jednak gonić jest trudniej kogoś. Ktoś mi pomaga z Overwatcha. I nikt nie pomaga, mnie tylko dołączają, opuszczają, nikt mnie nie lubi. Kurczaki, ja cię nie pierdzielę. No i nie będę widział swoich kup. Nie, w ogóle nie będziesz widział, chłopie, bo ja mam tu jakieś... Przed chwilą mi tak zwolniło grę i... Nie mogłem skręcać za bardzo. W ogóle tu magarą ciężko się jeździ, miałeś rację. No ciężko się jeździ, ale ogólnie jak proste coś, dragi jakby tu były, to idealne. O rany, ja pierd... Co tam się dzieje z tyłu? Ach, jakiś... Koleś mi tu przeszkadza, wiesz, z Overwatcha. Ja mam w sumie święty spokój, więc chyba się zatrzymam. Nie, zjedź sobie spokojnie. Matunki mi kradnie, nitro mi kradnie, zaraz mi jeszcze samochód zepsuje. No widzisz, to niedobre. Ale ta Agera też jest super mega wytrzymała, ona ma 10 wytrzymałości, wiesz? No raczej nic się chyba tu nie stanie. Zresztą przez tego Overwatcha to bardzo ciężko popsuć całkowicie samochód. No, masz rację. Strasznie szybko nitro się uzupełnia. Nawet ale nie jestem pewien, wiesz, czy jak tam ktoś korzysta z tego Overwatcha, to czy czasem nie dostaje więcej tych punktów za to, że komuś coś odbiera, nie? Nie wiem, czy to tak nie działa czasem. Bo tam, nie wiem, czy ty się orientujesz tym... Orientujesz się, nie? Chyba. Tak, już od stałe przyszedłem. No dostajesz punkty, jak komuś coś odbierasz. Tak, ale nie, czasem nie jest ich więcej, niż byś dodawał? Chyba tyle samo. Nie wiem, w sumie ja tam tylko do 22 tam chyba levela. Pobawiłem się dalej, żebym się nie chciał klikać bez przesady. Uwielbiam moment, kiedy Camaro jedzie z taką samą prędkością jak Koenigsegg. To jest śmieszne. Ajajaj. No właśnie. Jak stary Most Wanted. Jak ci mówię, ten... no ale moi widzowie jeszcze nie wiedzą, bo ja tam napisałem u mnie na... O rany, co jest, kur... Czego nie wiedzą, niech się dowiedzą. Ja pier... Nieważne. Ostatnio właśnie napisałem na Facebooku, że będę grał w Most Wanted 2012. Chciałem sobie tam przypomnieć tą grę i tak dalej. No cóż, pograłem chwilę. Most Wanted na najniższych ustawieniach chodzi mi gorzej niż Rivals. No to jest porażka, kurde. No co ty gadasz? Ale tak jest tylko dlatego, że coś z moim kompem jest nie tak. Jak ci mówiłem już tobie, ale moi widzowie jeszcze o tym nie wiedzą. Po prostu chciałem z niej pograć. Bo dodawali mnie na Originie, dostałem w dniu opublikowania tego posta dużo, dużo zaproszeń znajomych, ale kurczę, no jak mi nie chodzi Most Wanted, to co ja na to poradzę? Włączam grę, doczytuje się mapa, znaczy w sensie nic nie widać praktycznie, jestem na jakimś pustym polu i nagle gra się crashuje, albo stoję tak pół godziny nawet i nic się nie dzieje. Ale wiesz, Lucek, tak też myślę, że... bo ja też dużośmy grali z Kamilem w Most Wanted i...
ta gra z czasem się po prostu pieprzyła. Co wydali jakiegoś patcha, to dochodziły takie błędy, których w ogóle nie było. I też pamiętam taki motyw, że gra po prostu stawała w miejscu i nic. I stoi, zamrożona. No tak, więc... ale mi to za każdym razem w tym samym miejscu. No po prostu, wiesz co, wydaje mi się, że oni wypuścili jakiegoś patcha, który tą grę spierdolił dogłębnie. Po prostu teraz jest niegrywalna w tym momencie. A to, wiesz, a to, że ci na przykład jeszcze Word tam nie działa tak, jakbyś chciał, to też może jest jakaś inne podłoże tego, a nie spowodowane tym, że komputer coś ci świruje, bo skoro Rivals chodzi, to coś jest nie halo. W takim bądź razie, nie? Właśnie nie wiem, co to może. Znaczy, to tylko u mnie jest z tym Wordem, nie? Wszyscy inni tam grają, ci łupią elegancko, chodzi im wszystko i tak dalej. To się u mnie musi być, to nie jest tak, że sterowniki na pewno nie, Windows nie, nie wiem. Naprawdę, już próbowałem, nie jestem jakimś kurczę laikiem, jeśli chodzi o komputery, ale próbowałem już wszystkiego, próbowałem już naprawdę robić z kompem takie rzeczy, że każdy by się patrzył krzywo, czy ja mam coś z psychą, tak. I nic. Kurczę, ale to się strasznie szybko uzupełnia, jak dla policjantów w tej grze Nitro. Ale strasznie szybko schodzi też. No, ale 445 sobie pojechałem maksymalnie póki co. Ej, ja też właśnie tyle jadę. No, bo tam bez ta żadnego, była. No, bez żadnego problemu. I wiesz, może nawet ta gra nie jest downgrade'owana, tylko po prostu oni tam maksymalny ten... tą prędkość mogą ustawić na wartość 10, a może ona rzeczywiście ma tyle samo, co u policji. To wie. Może i tak. W każdym razie dla ścigantów żaden samochód nie jedzie chyba 400 na godzinę. Nie. Nawet P1 nie poleci tyle bez Nitrosa. Najszybsze jest Pagani właśnie, bo on ma chyba 10 w prędkości, a one 380 ileś tam jedzie chyba. No właśnie, Fujarą jeszcze nie jeździłem. Ciekawe, jak się śmiałem. Fujara dobrze się, ona jest szybka i ten, ale jest chyba najlepszym samochodem, wiesz? Jeżeli chodzi o jakieś tam prędkości, nie? Ale na przykład najlepiej prowadzi się Ferrari Enzo, to po prostu jest miód. No, fajnie się prowadzi, no, ale tak też kurczę najbardziej delikatne jest. Cholera, no. Muszę wiesz co włączyć sobie, muszę sobie wyłączyć tego Overwatcha, bo już mnie to zaczyna drażnić. Bo przyszedł jakiś inny koleś i mi znowu zabiera. Ja miałem jakieś wałki kurczę na początku tego wyścigu i w tym lesie. I w górach jakieś tam odbiłem się od, nie wiadomo, jakiejś krawędzi na drodze i poleciałem poza płotek. To mi się raz na krawężniku udało wyskoczyć w kosmos. Zdarza się. Wiesz, niskie zawieszenie, te sprawy, wysoki krawężnik. Tak. W jednym miejscu w tej grze jest tak, że... Tam, gdzie jest samouczek zresztą, jest taki skrót, że można wjechać szybko i się zapaść pod ziemię. Zresztą w ostatnim odcinku, jak nagrywaliśmy razem, to się tak właśnie mi zdarzyło. Jak chyba jechaliśmy Veyronami, no także... No, pamiętam. Kurczę, ale się zapierdziała to Magaru, miałeś rację. Fajna opcja, fajny sposób w sumie na czasówki. Jakby tu było turbo, to idealny. A tak, to tylko bardzo dobry. No ci powiem, że bez turbo jest nawet dobrze. Bez skitu. Przecież to jest masakra, co tu się dzieje z tym samochodem. No w sumie ja mam, wiesz, 5 km do mety, mam 8,25 w tym momencie, więc no, na rekordu raczej nie pobiję, wiesz. No spoko, poza odcinkiem możemy jeszcze raz pojechać w każdym razie. O, sunie się to Magro naprawdę fajnie. No ja na początku miałem problem ze sterowaniem i tak dalej. Ale teraz jest ładnie. Znaczy teraz może prościej jest, bo jest taka... Mniej takich ciężkich zakrętów, może tak jest teraz i łatwiej się jedzie, ale ładnie. Jeśli chodzi o te autostrady długie, proste, to naprawdę ładnie się rozpędza do tej prędkości maksymalnej. Rzeczywiście jest to bardzo dobry samochód. Opcja dla rajdowca. No i można czasówki robić w nieskończoność. A ciekawe jak tu jest, nabija te czasówki Agero? To znaczy? W sensie, czy widać, że ktoś jechał, jakiś rajdowiec Agero? Nie wiem, wiesz, szczerze powiedziawszy, bo nie nabijałem tym czasówek, tylko po prostu pojeździłem i wiem, że to dobrze się sprawuje, ale teraz za chwilę przejadę, to ci powiem, wiesz? No ale właśnie nie pokaże ci się, no właśnie, jak nie pobijesz rekordu, to się nie pokaże. No bo już rekord chyba poszedł się kajać. No. Ale i tak w sumie, gdybym tamtego rekordu nie miał, to bym pobił teraz i tak. Bo miałem 9,38, a ty miałeś 9,44. Dobra, meta? 350 tysięcy z tych... speed pointsów, tak więc ładnie.
9,44 mam. No to no, ja tam miałem... iście ładnie. No raz mi się udało, bo miałem chyba weneno i popieprzałem na turbę. Tak, taki gładki przejazd miałem w miarę, więc... No ciężki wyścig, nie powiem. No to czym teraz jedziemy? No nie wiem, może się na policję przeniesiemy troszkę. Okej, okay, dobra, zobaczmy co tam. A, w sumie tyle jak zwykle klawisze. Aha, okej. Okay. Jaki samochód byśmy sobie wzięli? Potrzebujemy ich mocno, czy tak damy im się z nami trochę pocackać? Wiesz co? Ja sobie wezmę Aventadora. Właśnie o nim myślałem, wiesz? To jak to weź Aventadora, ja wezmę Astona Martina. Czy nie? Tomek? Słucham. Weź Aventadora, a ja wezmę... Wziąłem. Dobra. Tylko tak szukam teraz czegoś, co moglibyśmy pojechać w sumie. Aha, okej. Okay. Myk. Nie wiem, pojaw się gdzieś. Gdziekolwiek. Dobra, już podjeżdżam. Możemy jechać. No dobra. Mam tutaj taran i pole elektrostatyczne. Patrzcie, kogo pierwszego dotknąć? Nie wiem, ja biorę tych z tyłu jak zwykle. Ja lubię tych z przodu. Dobrze. A że pojedynka jeszcze to już coś, co sobie będę żałować. Mhm. Tam już zastanawiałem, jakby to było. Gdyby mnie nie było. Nie. Gdyby podliczyć... ile kosztowałoby naprawienie albo zakup tych wszystkich wozów, które rozbiłem w tej grze? Ale w normalnym świecie? No. Nie wiem. Tak mnie to zastanawiało ostatnio. Skontrował IM, a to świntuch. Kurde, ale się tu świeci wszystko, ja cię nie pierdzielę. Dobrze, że mnie nie pierdzielisz, cieszę się. Ale powiedz mi, jak to jest, że Rivals chodzi mi lepiej niż ten pieprzony World? W ogóle każda gra mi chodzi World lepiej. Ale World jest tak, wiesz, bardziej... Tam po prostu nie masz chyba jakiegoś limitu na serwer, nie? W sensie osób. Nie, ja mam tam... Ja zawsze miałem tam 120 klatek, jak grałem, bez znaczenia ile ten... Ile było graczy, ile co się działo w ogóle na ekranie. To jest gra, kurczę, z... 2005 roku. Silnik tej gry jest 2005 roku. No to jest ten sam, co chyba Mozlontel i Carbon chodził, nie? Tak. Tam nie ma, wiesz... Dobra, ty wiesz tam tego. Ja sobie wezmę tych z tyłu. No bo ten mi tu z przodu, kurde, świruje pawianami, kontruje IM. Mhm. Teraz mnie ktoś namierza, jeszcze lepiej. Kurczę, jak ta gra wygląda, ja cię nie pierdzielę. Nawet na minimalnych ustawieniach, jak ja teraz gram, to... Ja też gram na minimalnych i wygląda zajebiście. Niesamowicie. Jak przyszedłem sobie do NFS-a, do Most Wanted, no to masakra. Tam jest taki shit w porównaniu tego, co jest tutaj. Ojej, przepraszam. Oczko. Źle wcelowałem. Nie ma tu celownika, brakuje mi w tym taranie. A mniej więcej na wprost tak się celuje. No na wprost zawsze, nie? I taki, wiesz, jak w CS-ie jesteś taki pro, że bez celownika możesz grać. Zrobisz sobie plamkę na tym, na monitorze i grasz. No i z AWP się latało swego czasu. Jezu, ale ja nie grałem, ale mi kolega opowiadał, jak się robi w tej grze. Ja też tak robiłem, pamiętam, naklejałem na monitor. A teraz jeszcze, to twoi zostali tam z tyłu, bo ja wszystkich zdjąłem. No ja właśnie tego goniłem dziada wstrętnego. No mnie chyba goniłeś. Nie, tamtego typa. Dobra, tego załatwię chyba sam. Jeszcze oj, i... Popraw go. Wymknął mi się i tobie. Mi się zaraz iskry skończą, bo włączyłem sobie, żeby go puknąć. Ale zrobił unik i spieprzył. Dobrze, że oni nie mają takiej zdolności jak wjeżdżanie do kryjówek. No właśnie, nie umieją tego robić. No i dobrze. Jezu, czy oni zawsze muszą... O, wow, tam sobie nie wiem, co się stało, ale... Wjechał, ja miałem pole elektrostatyczne i dlatego... Jezu! I czasami jest tak, że jak wjedziesz w jakąś bandę, to cię tak odrzuci... Mhm. Nie wiem, masakra to jest.
Jeszcze mamy coś tu blisko? Wiesz co, nie wiem, właśnie się tak zastanawiam. No i zobaczymy może wydarzenia i zrobimy jeszcze jedno jakieś... Tam coś niby jest, ale nie wiem, czy to jest na tej trudne drodze, sprawy czy... już były ostatnio, bez wymówek, no, co to jest. Bez wymówek, 1,5 kilometra stąd. To dajesz prowadź. Tu czy tu dobrze jadę? Dobrze jedziemy, dobrze. Lecimy. Jak mówisz, że jadę dobrze, to się cieszę. Przeważnie jak nagrywałem singla i miałem na przykład jechać do kryjówki, a na tą stronę, zawsze jechałem nie w tą stronę, co trzeba, zawsze. Więc też w multiplayerze mi się zgadza. Masz tajniaka? Tajniaka masz. No. Tajniaki najładniejszy jest. No. Lubię Aventadora, mi się fajnie jeździ. Może nie jest jakiś... Ale to jest ten, sorry. Tak, spoko. Zorientowałem się. No to co, lecimy. Mogli pojechać prosto, byłoby beka. No. Nie skręcili tu i pojechali. O, znowu jedziemy w góry, cholerka. No dobra, trudno. Lubię góry, więc możemy jeździć. Kurczę, ja sobie mam mało tych power-upów wszystkich. Ja też właśnie, ostatnie dwa. No to ja mam jeszcze cztery te pola, ale to jest i tak trochę mało. A tu po drodze chyba nie będzie żadnej stacji, jeśli dobrze pamiętam. To tam gdzieś powinna być w górach, ale zanim my ją znajdziemy, to się wyścig prędzej może skończy dalej, bo chcę go kurde pacnąć, bo mi się skończy za chwilę. O, ładnie. Już po nim. Ładnie. To też jest trudny poziom, nie? Mhm. Czyli sześciu ich jest, nie? Czy pięciu plus? Chyba sześciu. Jeden zatrzymany już, więc no dobrze. Właśnie widzę, ale nigdzie to nie jest napisane ile jest. Ale chamsko mi minę postawił. Aston Martin 177. W HP-ku tak strasznie ono ciężałe był, pamiętam. Zależy od gry, jak będą chcieli twórcy zrobić, czy będzie, czy ma być szybki, czy nie, i to po prostu wiesz. Właśnie, Kem, od kiedy dodasz nowe DLC do Rivalsów? No nie ma żadnego. Asia opierdala, nawet patrzą w niebie, czy nie wypuszczają. No właśnie, przecież oni, znając ich kurczę wieloletnią tradycję, to przecież oni dają już informacje o jakichś DLC przed premierą gry, grubo, nieraz. W przypadku EA to tylko przy Battlefieldzie tak się bawią. No właśnie. Przy NFS-ach nie było tak, oni bardziej przy Simsach, wiesz? Tam to jest kurde dodatków od Groma i 50 innych produkcji, więc... Kurde, ten... Weź tego z tyłu, dokaż, tam jest dwóch z tyłu. Postaram się, ale będę kichać za chwilę, bo mnie kręci w nosie na maksa, Jezus Maria, lepiej nie. Dobra, a ja tego z przodu załatwię. Uzupełniła mi się energia. Nie, what the fuck, co się stało? Myślałem, że to... Tu dwóch typów. Dobra, oberwał. Krytyczne uszkodzenia mam, ale... Przed nami będzie ten stacja na pewno. Dobra, ja tego zatrzymałem fartem, a tamtego zostawiam tobie. Dziękuję. W sumie nie, bo ich jest jeszcze trzech, chyba. Dwóch, ja tu z tyłu dwóch. A nie ma trzech czasem? Cholera. Nie wiem, jadę dalej, uzupełnić sobie wszystkie gówna. O, ktoś się zatrzymał, ty go zatrzymałeś chyba. Nie, sam się zatrzymał. Też tak bywa. Okej. To został jeszcze tylko ten tutaj, jedynka. O, krytycznie... się stacja. Właśnie, ja mam krytycznie uszkodzony pojazd, już naprawdę. Nie. Został mi tylko piksel energii. Mój piksel... Ej, cicho, jeszcze żyję. Uff, myślałem, że już zdechłem. Ej, błagam, niech sam się zatrzymia. O, ja. Jeszcze ten piksel energii wytrzymał, żeby rozwalić gościa. Ładnie. Dobra, to jest stacja. Co już, no to w zasadzie możemy powoli kończyć. No. Wow. Aventador 177. Jechałem przez te kurde kartony, co to tu było, a nawet mi się nie uszkodziło ani nic. No bo te kartony można rozwalić. Takie. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Okej. Okay. O. No to cóż, no to w zasadzie tyle. Pożegnaj nas, Tomku. Pożegnam was wszystkich, dziękujemy wam za uwagę i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz. A średnia prędkość w strefie prędkości mi spada, aby... Mi też. No.
Dobra, no to. Ale wow. Świnia. No to policjant. Trzymajcie się wszyscy, na razie i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Pa, pa.